Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. I słuchajcie, dziś będziemy grali na Commodorku, a w zasadzie to będziemy grali na DC64, a więc na nowym sprzęcie, w grę, która jest całkowitym świeżakiem, a mianowicie w grę pod tytułem Mili i Moli. Słuchajcie, gra z 2020 roku. Gra logiczna, jak określona jest przez autora, gra typu puzzle. No, u mnie dzisiaj pogoda jest fatalna, więc nie mogę się ani wybrać w góry, ani na rower, więc siedzę i gram. No i z tej okazji kupiłem grę. Słuchajcie, teraz wam tutaj szybko pokażę. Kupiłem drugi tytuł na stronie itch.io, tak? I do gry Jamit, którą też kiedyś na tym kanale pokazywałem, zakupiłem od niejakiego Carletona Handleya grę Mili i Moli w dystrybucji cyfrowej. Tu jest właśnie strona tej gry. Jak widzicie, kosztuje ona w dystrybucji cyfrowej 3 dolary. Widzicie, tutaj bardzo wysoko oceniana. No i co? No i kupiłem, tak? Ściągam sobie plik zip, w którym mam obraz dyskietki, obraz kasety i pojedynczy plik PRG, bo tak naprawdę cała ta gra mieści się w pojedynczym pliku PRG. Dobra, słuchajcie, grę oprócz dystrybucji cyfrowej można kupić też fizycznie i mamy stronę Bopr Games, tak? Polskiego dystrybutora, który w planach wydawniczych ma właśnie tą grę, tak? W formie kadridżowej ma być wydana na dniach, tak? Tam na Facebooku podobno piszą, że to już się praktycznie odbywa. Kosztuje, słuchajcie, w sklepie no nie mało, bo kosztuje, słuchajcie, 150 zł, a jest na kadridżu, tak? I w pudełku ma być kadridż z grą Mili i Moli, ośmiostronicowa książeczka instrukcja, breloks z motywem, pocztówka, naklejka. Trwa produkcja komponentów, planowana wysyłka czerwiec. Dobra, można też kupić, jeżeli nie mieszkamy w Polsce, na przykład od Bitmap Soft, tak? I oni rozprowadzają w formie kasety 10 funtów lub w formie dyskietki 25 funtów. No, ale tak jak mówię, jeżeli chcemy tylko pograć i nie potrzebujemy jakby kolekcjonerskiego okazu, to za 3 dolary możemy kupić dystrybucję cyfrową. Taką właśnie sobie zakupiłem. Dobra, słuchajcie, DC64 odpalony. Gram na tej maszynie, dlatego że nie siedzę dzisiaj u mnie na strychu. Jak mówię, pogoda jest fatalna i mam tam zimno. Więc siedzę sobie normalnie w gabinecie i tu mi jest prościej odpalić ten komputer. Dobra. I teraz tak, jak tu się ładowało ten obraz? Ja już go mam chyba. Czekajcie, Media Access. Dobra. Widzicie, mam go zmapowanego. Ja tu chyba trochę za bardzo przyciąłem obraz w tym momencie, widzę. Dobra. Ale jest zmapowany w wersji dyskietkowej. Oprócz tego jest jeszcze wersja, tak jak mówiłem, kasetowa, plik T64 i ewentualnie PRG. Ale w wersji dyskietkowej to jest dla mnie akurat, tak? Warto też może zauważyć, że słuchajcie, jakbyśmy sobie tutaj wpisali load dolar przecinek 8, że tak naprawdę bez względu na wersję mamy do czynienia z grą jednoplikową, chociaż w tej chwili, słuchajcie, nie, jednak zamapowało mi się nie to, co trzeba. Czekajcie, czyli jednak będziemy tutaj mapowanie robić. MySoft nowe i Mili Moli. Trzy wersje, no ja odpalam tą dyskietkową. Czekajcie, jak tu się to mapuje. O, dobra. Albo dobra, odpalimy sobie od razu. Nie będziemy ten. Ale musicie mi uwierzyć na słowo. Na dyskietce też jest tylko jeden plik. 98 ma tych tracków, jakby tak. Dobra. I teraz słuchajcie, gra się odpaliła. Ja tu sobie przerzucę to troszeczkę, słuchajcie, bo ja w tej chwili widzę przez grabber, co niestety jest z pewnym opóźnieniem, a wolałbym, żeby tak nie było, więc ja sobie włączę normalnie telewizor. No i co tutaj widzimy? Ekran tytułowy. Na ekranie tytułowym możemy zacząć od pierwszego etapu. Możemy skorzystać z edytora etapów, czyli stworzyć swoje własne etapy. Możemy zobaczyć credits. Dobra, i widzimy, że gra bazuje na grze Yutaki Isokamy. Tak. I
Nie widzimy, kto grę stworzył. Dobra. Mamy też instrukcję. W instrukcji mamy napisane, że mamy pomóc Mili i Moli oczyścić ich świat z jakichś malikulum z monstra, jakichś potworów, tak? Dobra. No i też mamy napisane, że kontrolujemy grę joystickiem w porcie drugim. Podłączyłem bez żadnych kombinacji do DSC64 i działa, tak? I przełączamy się między siostrami klikając Fire. Przytrzymując Fire możemy przewinąć. No i właśnie, to jest dość unikalna cecha tej gry, a mianowicie jak nam coś nie wyjdzie, to możemy się cofnąć, tak? Tam na wcześniejszym ekranie było też napisane, słuchajcie, że Mili i Moli nie mogą zginąć, więc to pokazuje, że jest to gra typowo dla dzieci, tak? Nie można się zabić. Jeżeli coś nie wyjdzie, można się cofnąć i poprawić. Grała w to moja córka 6-letnia i powiem wam, że pierwsze kilka etapów przeszła bez pudła, no potem już jej musiałem pomagać, ale zresztą sami zobaczycie, jak to działa. Czyli przytrzymując Fire się cofamy, ewentualnie korzystając z przycisku F1 i tych opcji, które tutaj mamy, cofnij, przewiń, restartuj level albo wyjdź z levelu. Dobra, no to słuchajcie, zaczynamy. Zaczniemy sobie od etapu pierwszego. Etapy pierwsze są bardzo, bardzo proste, to znaczy tak naprawdę te pierwsze etapy to jest taki samouczek, tak? Zaczynamy sterowanie od Mili, tak? I Mili ma pozbierać, no w tym wypadku są to takie miśki, tak? Czy je zniszczyć, no nie wiem, no w każdym razie ma się ich pozbyć z tego ekranu. Mili nie może skakać, chodzi tylko prawo, lewo. No i żeby skasować takiego miśka, musi wejść właśnie z boku w niego. No to mamy cyk. Pierwszy etap zaliczony. Dobra, tak mówię, pierwszy tak z 10. To jest rzecz dość prosta. No i właśnie kolejna ważna cecha. Po każdym etapie mamy hasło. Możemy go sobie zapisać i potem startować od danego etapu. No to sobie zobaczmy jeszcze przykładowo etap drugi. Dobra. No i słuchajcie. Banał, nie? Dobra, więc słuchajcie, nie będę pokazywał teraz kolejnych, bo kilka kolejnych jest bardzo podobnych, po prostu pokazują nam one kolejne jakby możliwości tej gry. Jak mówię, no można powiedzieć, że to taki tutorial, ale przeskoczylibyśmy sobie od razu, powiedzmy, do etapu 9, więc ja teraz wpiszę kod. Dobra, widzicie, etap 9. Udało mi się już przejść do 45, słuchajcie, tak mnie wciągnęła ta gra, jak zacząłem grać od rana. No i tu już się zaczynają, można powiedzieć, trochę schody. Miśki mamy po drugiej stronie. Dalej gramy tylko Mili, bo przez pierwsze chyba 20 etapów gramy tylko Mili. Potem będziemy grali dwiema naraz, potem z kolei samą Moli i potem znowu dwiema naraz, no przynajmniej do tego momentu, gdy ja doszedłem. No to słuchajcie, zrzucę ten kamień. Dobra. Czekajcie. Pewnie muszę go zrzucić jeszcze dalej. Cyk, okej. Teraz rzucę ten. Warto tu jeszcze raz podkreślić, nasze Mili i Moli nie potrafią skakać. Tak? Tylko chodzą w bok. No i dobra, i teraz już powinniśmy mieć etap załatwiony. Dobra, przechodzimy do etapu 10. Każdy kolejny etap robi się powoli trudniej. No już koło 15 to już nie jest taka kaszka z myczkiem. Dobra. Czekajcie. Próbujemy. Po drabinach możemy chodzić w bok. To też ważna cecha. Dobra, to zrzućmy tutaj. Tu załatwimy tego miśka. Załatwimy tego miśka. W miśki nie możemy też wejść ani od góry, ani od dołu, tak? Tylko i wyłącznie z boku. Dobra. Co? W kolejnych etapach już jest pewną trudnością. Dobra, czyli to był etap 10. Spróbujemy jeszcze 11, a potem może od razu przeskoczymy do 20. Dobra, i teraz mamy tutaj takie coś jak w Boulder Dashu, nie? Czyli to podtrzymuje nam różne przeszkody, ale możemy przez to przejść i to skasować, tak? I wtedy oczywiście to, co jest u góry, spadnie, nie? No akurat w tym wypadku to jest chyba wprowadzenie do tej funkcji, bo to jest banalnie prosty etap.
dobra. No to słuchajcie, przeskoczymy sobie powiedzmy do etapu 18, bo do takiego mam kod, gdzieś tam sobie zapisałem. I wpiszę kod 327847. Tak, dobra, czyli zaskoczyło mi. No i słuchajcie, etap 18. No i tutaj oprócz miśków, słuchajcie, mam już takie, nie wiem, nietoperze, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie one wiszą na ścianie, tak, nie spadają. Czyli nie tak jak z miśkiem, że on jak się mu tam wysunie, na przykład kamień spod spodu, to spadnie. One będą sobie tutaj wisieć. No i coś tu musimy, słuchajcie, zrobić, żeby sobie z tym poradzić. No i teraz trzeba byłoby pomyśleć, co? Dobra. Spróbujmy w tą stronę. Jak nam nie wyjdzie, to najwyżej będziemy przewijać. Dobra, cyk. A. No już źle zrobiłem. I teraz słuchajcie, jak tam było, że jak przytrzymał, to przewinę. A, no widzicie, faktycznie. Tak? Dobra, ale tu to chyba muszę być na samym końcu. Do tej chwili to już nic tutaj nie zdziała, nie? Nie mogę, jak mówię, wyskoczyć na drabinę. Przewinmy się jeszcze trochę. Więc tutaj to trzeba robić na końcu. Więc spróbujmy w drugą stronę. Cyk. Aha. To by trzeba było pewnie na dole. To się nam przyda tutaj. No i co? Ale dalej to jest lekka kicha. Chociaż nie, bo tamtego sięgnę z drabiny przecież. Się tak martwię. Tego mogę dosięgnąć stąd. No właśnie. Dobra. Cyk. Cyk. I cyk. No i 18 etap zaliczony. Za chwilę dojdziemy, jak dobrze pójdzie, do 20, gdzie pojawi nam się druga bohaterka. Dobra. No i dobra. Od czego tutaj zacząć? Musimy zacząć pewnie od góry. Czyli tutaj załatwimy miśka. Tu zrobimy miejsce. Tutaj przejedziemy. Tak, teraz wejdziemy do góry. Najpierw jeszcze ten kamień byśmy musieli przesunąć. Cyk. Teraz ten z góry. Dobrze, ja to myślę. Czy nie dobrze? Dobrze, teraz nie spadnę, widzicie? No, to teraz. Teraz co? To tu? No ale jak wtedy stamtąd wyjdę? To na koniec może? Dobra. Wcześniej zrobimy tutaj porządek. No dobra. I tam na koniec. No słuchajcie, trzeba się trochę nagłówkować. Ale tak jak mówię, no zawsze możemy poprawić błąd, tak? Mamy 20 etap, hasło. No i jeszcze tu gramy samotnie. Słuchajcie, ja najpierw coś zawalę i pokażę wam jeszcze, jak przez F1 można sterować, bo tak jak sobie pokazaliśmy, przytrzymując fire można się cofnąć, ale jest jeszcze F1, to znaczy, słuchajcie, no tutaj mamy w
trochę tego do zrobienia. No, wydawałoby się, że najprościej jest zacząć od miśków, ale jak zaczniemy od dołu, to oczywiście mamy pozamiatane. Teraz wciskamy w jeden. Tak, i teraz mam tutaj opcję cofnij, zresetuj, wyjdź z etapu, no więc sobie zresetuję etap. No i akurat w przypadku etapu 20 musimy zacząć bezwzględnie czyszczenie od góry. Te miśki muszą tu zostać, bo jak je nawet przez przypadek skasujemy, to sobie pozamiatamy niestety. Dobra, jedziemy od samej góry. Czyli jedziemy tak. Teraz tak. Tak. Aj, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Wiesz, nie, no przejdę teraz tak, nie? Dobra. Czyli jedna strona załatwiona, no to jedziemy z drugą analogicznie. No jest to ostatni etap, gdy nasza Mili gra sama. Bardzo wciągająca gierka, słuchajcie, jak ją sobie kupiłem. Dzisiaj rano to całe przedpołudnie nie moje. Dobra, 20 etap załatwiony. No i teraz powinna pojawić się druga bohaterka. No i dobra, i teraz mamy dwie. Na razie będą jeszcze one działać jakby oddzielnie. To znaczy połowę planszy musimy po prostu wyczyścić jedną, a drugą połowę drugą. Przełączamy się Fire'em. Zaczniemy sobie od Moli, która nam tu przejedzie dołem. A Mili górą. Te początkowe etapy po zmianie jakby sytuacji się robią łatwiejsze, to znaczy teraz do 30 będzie znowu coraz trudniej, potem zostanie wprowadzona jakby kooperacja i będzie znowu przez chwilę łatwiej. To znaczy najpierw w tej chwili gramy kilka etapów jedną i drugą dziewczyną, ale tak naprawdę one operują osobno, bo widzicie, te ich części planszy są osobne. No, nie mogą tutaj nic zrobić w zasadzie na chwilę obecną razem. Dobra, zacznijmy sobie od... No skoro od tej nam proponują, to od tej zacznijmy. To widać, że raczej to zadanie jest tu dla niej łatwe. Dobra. No i teraz tu sobie zmieniamy. O, no i to jest też raczej prosty etap. Dobra. Słuchajcie, może przeskoczymy na jakiś etap. Spróbujmy sobie przejść tam, gdzie zaczyna sama operować Moli. Czyli... Czekajcie, jak stąd się F1... I tutaj sobie wyjdziemy. Zmienimy hasło na 20. Aha, ale nie mam na 26, na 27. No to dajmy na 27, 86, 96, 60. Nie wiem, czy sobie z nim poradzę. O właśnie. W tej chwili jakby gra sama. Moli, czekajcie tylko teraz, co tu trzeba zrobić. Oj, chyba zawaliłem sprawę. No to czekajcie, przewijamy. Dobra. Cyk. Wezmę z góry. Tego ściągnę. No i teraz musimy tutaj sobie pozrzucać kilka kamieni, byśmy mogli operować. A teraz myślę, czekajcie, czy to się uda, tak? A, czy nie muszę jednak zrobić tego?
go w ten sposób. Aha. Ale nie, bo jak tam wpadnę, to już się nie cofnę, więc jednak najpierw muszę tutaj... O, tu jednak zrzucić ten kamień. Koncepcja była dobra. Teraz mogę wejść tutaj. Tu wpaść. Tu przejść i zrzucić ten. Dobra. Jesteśmy w domu. Czy nie bardzo? No bo jak tu wpadnę, ale to nic, to tutaj sobie zejdziemy. Tu przerzucimy ten kamień. I zgarniemy tego. Ok. Dobra, słuchajcie, może bym wam jeszcze pokazał jakiś etap, w którym jakby muszą ze sobą współpracować obie dziewczyny. Czyli są we dwie i bez współpracy nie da się go przejść. No nie wiem, spróbujmy może... 34. etap. 18. 64.07. Dobra. Tylko czy ja pamiętam, jak to... Co tu trzeba zrobić? Czekajcie. No, teoretycznie wydaje się, że to nie jest bardzo trudne, ale... Chyba tak super łatwo nie ma. Mamy tylko jedną beczkę i dwa jakby takie, nie wiem co to są, ważki. Trzy pająki. Czekajcie, może teraz... Aha, nie tak chciałem, chciałem tak, cyk. Cyk. No. I co teraz? Cyk. Cyk, o, dobrze. Czekajcie, tylko teraz... No i elegancko. Dobra, no i z każdym etapem sprawa robi się coraz trudniejsza. Gra jest super, powiem wam. Bardzo wciąga. Jak mówię, sporo od rana już pograłem. Doszedłem do 45 etapu. Etapów jest podobno 100. Tak? Na YouTubie w języku angielskim jest trochę filmów, ale nigdzie nie ma tych ostatnich etapów. Gdzieś tak 30 któryś, 40... No być może potem robi się tak trudno, że no jeszcze mało kto tam dotarł. A jak mówię, jakby się trochę pobawi, jakby mi się udało dojść do końca, to może wtedy bym wam pokazał. Widziałem też na YouTubie jeden film z wersji skrakowanej. Na CSDB chyba takie wersje były, ale coś mi się wydaje, że zostaje wycofany, tak? Bo jest tam kilka wersji z krakiem, ale wszędzie pisze, że gra jest komercyjna i należy ją sobie kupić za te właśnie 3 dolary. Choć widziałem, jak mówię, widziałem filmik jednego gościa, który miał taką skrakowaną wersję i tam mógł na przykład odblokować od razu setny etap. To jest wersja oryginalna, więc tu się trzeba pomęczyć, ale myślę, że warto, tak? Gra jest naprawdę fajna, trzeba się trochę wysilić. Silić szare komórki, ale to bardzo wciąga. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.